Witam w kolejnym odcinku Stolarskie Triki z Ameryki. Znajdujemy się w wejściu do warsztatu, gdzie materiał ładuję tymi drzwiami. I tu mam backup, to znaczy się mam generator, którym mogę pociągnąć dwie największe moje maszyny na raz. A tu mam mały generator, którym mogę pociągnąć ukośnicę, lodówkę i wszystkie inne takie małe pierdoły, żeby załadować baterie. Dlaczego to jest tak ważne? Bo linia energetyczna to może w ciągu paru godzin być like that. I nie ma. I nie macie prądu tydzień, dwa, może na czasem miesiąc. Jest to uciążliwe, dlatego jeżeli ktoś tylko ma taką możliwość, warto kupić generator. Problem z generatorami jest taki, że trzeba je odpalać. Te rekomenduję, żeby je odpalać co 3 miesiące. Ja je odpalam co pół roku, co 5 miesięcy, co 6. Nie wiem, jak to będzie za 30 lat, jak będę żył jeszcze, ale na razie to pracuje dla mnie dobrze, dlatego postaram się je teraz odpalić. Zmienię ustawienie, pokażę, co do nich mam jeszcze i pokażę Wam to, jak to wygląda. Wyciągnąłem wszystko, obudowę z niego i najważniejsze, co trzeba mieć w jednym miejscu spakowane razy. Przedłużacze, bo przecież tego nie wsadzicie do domu i potrzebne są Wam długie, mocne przedłużki. Na jedną fazę, na dwie czy na trzy fazy, w zależności jakie macie. Tu ja mam do maszyn od razu przedłużki, że idzie mi gniazdo, które się wkłada, podłącza tu i tu, idzie na dwie maszyny na raz. I wszystko, żeby to było spakowane zawsze w jednym miejscu, bo jak potrzeba Wam jest emergency, czyli jest nagła potrzeba, to nie możecie tego szukać, bo wtedy nie będziecie mieli do tego głowy. Druga sprawa, klucze. Ja mam tu przypasane taśmo klucze, że jakbym go zabrał w razie gdziekolwiek indziej, to ja mogę zrobić podstawową obsługę, bo mam tu klucze wszędzie po prostu poprzypinane do niego, że to wszystko jest w kupie. Dobra, postaram się go teraz odpalić, więc tak. Paliwo trzeba dać, przestawić na run. No i co? Akumulatora nie mam, mógłbym tu podłączyć akumulator, ale akumulator co 3 lata by mi padł, więc wolę to pociągać. Ok, and teraz tu i powinien. What the fuck? Wchodzą dwa generatory, bo każdy dookoła z bliska zrobi zdjęcia, one muszą pochodzić na nim 20 minut i schowam. No, skończył się, pochodziły 20 minut, więc je wyłączyłem. Najważniejsza rzecz, oprócz tych przewodów i kluczy, żeby mieć, popisać markerami, permanentnymi mazakami, gdzie są wszystkie elementy, żeby ten silnik zastartować, bo jak Wam się, nie daj Boże, coś stanie, to żeby ktoś, kto nie ma bladego pojęcia o tym, umiał to zastartować, dlatego że to może od tego zależeć Wasze zdrowie albo Wasze życie. I napisać też najważniejsze na tym, na jakie paliwo to chodzi, bo tak jak ten duży chodzi na normalne paliwo, na normalną benzynę, na praktycznie każdą. Natomiast ten mały to jest dwusów. Niewiele osób wie,
że dwusów musi mieć mieszankę paliwa, benzyny i oleju specjalnego i napisać, jakie proporcje, ile na litr trzeba dolać, czy na galon trzeba dolać, jakiego oleju, dlatego że jak wam się nie daj Boże coś stanie, to żeby ktoś mógł to obsłużyć. W Polsce robi się też pogodowo coraz mniej ciekawie, dlatego warto mieć taki backup, takie... Powiem tak, to jest jak z bronią. Lepiej mieć i nie potrzebować nigdy, niż nie mieć i potrzebować raz. Jak wam się podobało, oczywiście dajcie lajka. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału i niech moc będzie z wami. Taka moc.